Okej, moi drodzy, witam. Jestem z powrotem, mam na imię Piotrek, gramy w Wiedźmina dwójkę na kanale Orention. Czekajcie, bo zanim zacznę naciąganie balisty, to już pamiętam. Akurat dotąd doszedłem, że strzeliłem tam tą barykadę. Chciałem zobaczyć, czy ci żołnierze nie zostawili tutaj czegoś dla mnie fajnego. Ale nie, bo zostały mi 4 minuty jaskółki, także naciągamy balistę w takim razie. Dobra, męczymy gryzonia. Dobra. No, teraz znowu będzie. Kurczę, jeden starczą, ale dobra. No złap się w to. Pięknie. Dobra, mamy go z głowy. Ten to pikuś. Tego starczą chciałbym złapać w tą pułapkę. Dużo łatwiej jest go pokonać, tylko na razie pikusia trzeba. Ale dostał. Dobra, tu gdzieś przybutujemy na niego. No chodź, głupku. Ale dałem ciała, co? Ale zaraz zrobimy nową pułapkę. No chodź. Chodź. Pięknie. I co, mogę nakręcać balistę? Czy jeszcze ktoś jest? Rozbieramy. 4 oreny. Żelazny pierścień. Żelazny pierścień. Pewnie nic wartościowego, jak się domyślam. Jakiś miecz był, tak? Ale nie da się. Dobra, nakręcamy dalej balistę. Kręć. Ja tu mam taki jeden przycisk ustawiony na potrójne kliknięcie, także łatwiej mi idzie. W myszy oczywiście. O, gdzie jakiś twardy? Czy same baranki? Ten. No złap się, chodź. Ach, to lubię. Lubię ten mocny cios Wiedźmina. Uwielbiam. Dobra, bierz to. Geralt. 4 oreny. A ten nic nie ma? Ci starczami? Ci mocniej opancerzeni zawsze mieli jakieś fajne rzeczy, jest tego co pamiętam. Ale... strzelaj. I to będzie koniec mojej przygody z Wiedźminem do tej pory. No, rozwaliliśmy balistę, gra się przycięła na chwilę. Z nami! No. Tutaj coś jeszcze się rozejrzeć można. Schowamy mieczyk. O! Tutaj jaka walka w re. Kończy mi się jaskółka. Można tu jeszcze coś poszukać. Chyba raczej nie. To lecim dalej, jak to mówią. Może tu coś się da wejść? Nie. No trudno, nie da się to nie da, ale normalnie będzie fajna seria, tylko muszę też pamiętać, moi drodzy, o innych grach. Chciałem wszystkie pokończyć. A... znaczy... mówię to po to, żeby was przygotować, tych, którzy chcą oglądać oczywiście tę serię, że no odcinki będą się ukazywać, powiedzmy, no rzadziej, no może nie tyle rzadziej, tylko mniej ich będzie, bo postaram się robić to tak, żeby z każdej gry, nad którą teraz, czy którą się teraz bawią, krótki miecz stalowy, tylko oreny, tego nie.
żeby się ukazywały jakoś regularnie po prostu. Nie wiem, czy ja nie powinienem jeszcze jednej jaskini. O, niemożliwe w tym miejscu. A tu? Dobra, tu możliwe. Picie eliksirów. Mam trzy jeszcze, tak? Nie, to ostatnia. To... O kurcze. Nie, to nie może. Może sobie zatrzymamy tę jaskółkę na później. Bierz ten miecz, teraz. Tego? To Geralt jak siecze. O ty, skąd się tu wziąłeś? O, panie! A gdzie tam poleciał ten? Cały folder. Oj, ile tu woreczków zbieramy. Wzmocnienie skóry. Znalazłeś ulepszenie elementu zbroi. Możesz użyć tego przedmiotu, aby podnieść statystyki kurtki, butów, rękawic lub spodni. Aby ulepszyć przedmiot, wejdź do ekwipunku, wybierz ulepszenie i przedmiot, który chcesz usprawnić. Część zbroi, którą chcesz ulepszyć, musi posiadać miejsce na ulepszenie. Pięknie. Halo. Królu Folteście. Poczekaj na mnie. Za mną! Kto pierwszy namierzy, temu wina nikt nie da. O, jak się zostawił. Wyrządź mi to robactwo! No, ale nie dał rady. Niestety. Wyrżnąć mi to robac. Take no prisoners. Shut to kill. Znaczy tutaj nie, to nie. Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać na szczapy! Żelazny pierścień. Aha, czekajcie, bo tą kurtkę. A nie, wejdź w ekwipunek. Wzmocnienie skóry. Spodnie, buty, zbroja. Tu ma trzy miejsca na wzmocnienia chyba i tak mi się wydaje. Pyk. Chcesz ulepszyć przedmiot? Na razie nie, bo chciałem zacząć. Butów nie można ulepszyć, tak? Spodni też nie można ulepszyć. Tylko trzy miejsca na ulepszenia ma to, tak? Kurtka. Zbroja. Tak, jedno zajęliśmy. Zbroja plus 3. Żywotność plus 5. Odporność na podpalenie. Szkoda kurcza, że nie zobaczyłem przed tym. No, przed ulepszeniem. No dobra, na przyszłość będę bardziej uważny. I co, coś widać na niej, bo nie pamiętam. Zapiszemy. Bo tu widzę, jakaś nowa brygada jest. Chodź w pułapeczkę, ej. Pięknie. O to chodziło. Kurczę, ten mi się nie podoba, ten duży. Czarny. Ej, Geralt. Przydałoby się go w pułapeczkę złapać. Chodź. Och, o to chodziło. Wywal go, Geralt. O, nie jest kurna dobrze. Nie jest dobrze, nie jest. No, zabili mnie. O, kurde, no ja pierdziu. Dobrze, że zapisałem. Tak. A nie dość szybciej. Jednak chyba trzeba było wypić tą jaskółkę, co? Zmienimy znak. Coś nie bardzo działa na tych. Dlatego działał bardzo krótko. Ten działa lepiej, jak. A jak jest jakaś garda? Jest. E, dobra. Ej, odejdź ty ode mnie. Nie, nie, już tutaj nie zginę. Zabij z Wiedźmina!
No jeszcze raz, Geralt. Pięknie, pięknie, tylko że ledwo żywy jesteś, chłopino. Dobra, dajcie sobie z nim radę, nie? Nie, nie, nie! Ja, po co ja tam szedłem? Po co? Ja pierdzielę. Mogłem poczekać, aż go usieką. Ale lama. Dobra, bierzemy jeszcze raz. No szkoda mi tej kurczej jaskółki, no. Idę dużego najpierw załatwić. No kurde, no co jest, Geralt? Co jest ze znakiem, człowieku? No i dupa będzie z tego, tak, wiedziałem. No i nie wiem, co teraz, chyba wybiję jaskółkę, tylko oczywiście tu nie będzie można. Można tu medytować? Nie można. A tu? Można. Picie eliksirów. Jaskółka. Wypij. Da się to pominąć? Czy on tak będzie siedział? Wyjdź. Teraz tak, zmienimy jeszcze znak na... Nie, 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 chciałem ten. Ja mam w ogóle długi miecz stalowy? Mam. I zapis. I lecimy teraz. Może powinienem od razu wypić ten eliksir. No, od razu lepiej to idzie, muszę powiedzieć. No i poza tym ja w ogóle nie blokuję, jestem jakiś dziwny. Nie używam... O. Pięknie. No co, no szkoda mi tej jaskółki, ale widzieliście co się dzieje, nie? Zgon za zgonem. Co ja zrobiłem? Nie wiem co zrobiłem. Wcisnąłem 9, ale nie wiem. Będę chyba musiał zobaczyć klawiszologię. Aha. O matko. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Chędosz się, królu! Chędosz się. Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, o, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Nowy poziom. Czekajcie, to jest to, tak? Nie. To jest C będzie pewnie, no. Poziom 2, 1 talent. Schemat szermierka, schemat zablokowany. No jak? To tylko ten jest dostępny? Regeneracja wigoru. Hart ciała. Żywotność plus 10. Odblokowuje parowanie ciosów ze wszystkich kierunków. Regeneracja wigoru w walce plus 10. Odblokowuje możliwość odbijania strzał. Poza walką. Blokuje możliwość rzucania sztyletem. Dobra, biorę to. Żywotność plus 10 to dla mnie.
O kurde. Tak od razu? Zapisałem. Dobra, lecimy. Nie wiem, gdzie oni strzelają. Co to za znak? Dobra, jeden ciemniak załatwiony, drugi. Trzeci. Co jest? No ale poleciał gdzieś się to. Dobra, chodźcie tu. Dobra, jednego mniej. Ej, nieładnie tak. Wow, jak tryska z niego krew, ludź. Nie zostawiliście mi żadnego woreczka, chłopcy? O, zostawiliście. Sukno Oreny. Dobra, bierzemy wszystko. Nie wiem, do czego jest sukno. Wow, ale musiał mieć długi lot, co? Nad kukułczym gniazdem. Dobra. Nie ma co zwlekać. O, następny. Dobra, wystarczy, wystarczy, Geralt, bo za mocno się rozmachałeś. Halo. Musimy wejść drabinką. Geralt, bardzo ładnie. Jeszcze 6 minut zostało nam jaskółki. O, ptaszki. Droga. Jak to? Kurki, koniki. Kaczki, drób. Droga. Baną Ostrołękę. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Poddaj się, chłopie. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foldest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Młody Webal, co? Porywczy. A jednak złożył miecz. Myślałem, że w ostatniej chwili zaatakuje. No i co? I wygraliśmy. No halo, co się... O, wróciliśy do lochów. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Rozdzieliliśmy się przed świątyni. Co się stało ze smokiem? No po kolei jedziemy. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiją. Smok? Dzień szturmu południa.
Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. No proszę. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! O kurczę. No i sobie pomogli. Jest. Vernon Roche. Panie? Vernon Roche. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Przez most! O, smok, chronić króla! Smok, smok, smok. O, spalił wszystkich, ja pierdziu. Gryć się! Smok, pod kurdycję! Chronić znaczy króla! Tu, tak? Pod kurdycję! Ostatam dwa palce za kuszę wałową! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Co jest? Co tak zaczyna się? Załatw go! A nie się zachwycaj! To nie takie proste! Palimy się, palimy się! Spali mi armię! Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Zawodowiec chędożony! Smok! Zawodowiec chędożony! To prawda, że wiedźmini polują na smoki? Prawda. Ten smok chyba... Nie wiem, będę musiał coś wymyślać, moi drodzy, żeby jakąś jaskółkę dostać albo coś. Koniec gry. No dobra, ciekawe w którym momencie. O nie, nie, proszę. Chciałem chociaż. Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za kuszę wałową! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Muszę tam szybciej chyba stąd przebiec. Takie proste! Bydle spali mi armię! Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Grycie! Smok pod kurdycie! Musimy się przebić do miasta! Tam mamy większe szanse! To prawda, że wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Kurde, tu znowu ogień. Nie słyszał! Co on zrobi? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia! To ty jesteś ekspertem od potworu! No i znowu zginę. Oczywiście. Nie mam pojęcia, jak to przejść, muszę wam powiedzieć. A tarczę może sobie zrobię. Właśnie, tylko który to był znak? Grycie! Smok pod kurdycję! Który to był znak? Jarden? Łem chyba. A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Załatw go! Nie się zachwycaj! To nie takie proste! Bydle będę sobie robił tarczę jak najwięcej. Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Zawodowiec chędożony! Grycie! Musimy się przebić do miasta! Smok pod kurdycję! To prawda, że no wiedźmini nie polują nie na smoki? Prawda. Ten smok chyba o tym nie słyszał! Co mam zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Brawa! Nie mam pojęcia! Dostali się pod bramę! Jesteś ekspertem od potworu! Na nich! Odeprzemy ich! Odejdź!
tej strony się chyba nie pali, co? Nie, jednak się pali. Ten? Nie, to jest ta pułapka. Kłem. Jest! Udało się, udało się. Uwierzycie? Ja pierdziu. Dobra, nagramy, bo już nie mogę z tego szczęścia. Aha, nie mogę. Nie wytrzymam tak długo! Sprowadźcie kuszników! A tu? Co mam robić? Triss! Co mam robić, ludzie? Most płonie! Szybko tędy! To biegnijcie! O kurde! No dobra, obleciał. No, halo. Hendo, żony Smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o Smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Prawie. Dzień szturmy po południu. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wyzima będzie ci zazdrościć. Rebelianci nie skrzywdzą dzieci i baronowej. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. No dobra. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Dobra, moi drogi, drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Będziemy to kontynuować, bo widzę, że mnie to strasznie wciąga, ta gra. No i cóż, póki co, do zobaczenia. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.